Jak ja będę takim wrednym człowiekiem, to moje dziecko też będzie wrednym człowiekiem i jego dziecko będzie wrednym człowiekiem. Koniec. To jest epigenetyczny cykl społeczny. Powinniśmy pracować nad sobą, żeby wiedzieć, że jesteśmy wredni, bo matka była wredna, bo babcia była wredna, tak. I żeby to zatrzymać. Ona żyła 103 lata. Prawie, że do końca jeździła ze swoimi wykładami i zawsze powtarzała, a u mnie, proszę państwa, codziennie powstają nowe neurony. Pani o tym otwarcie mówi, przychodziła pani raka piersi. Teraz powiedzą, no to pokaż teraz, jak tak. Ty sobie radzisz, prawda? Z tym stresem. Co tam ta choroba, ja sobie poradzę. Nie. Nie. Ja chcę dożyć jutra. I koniec. Ja poprzez moją myśl potrafię zmienić epigenom. I my będziemy wiedzieli coraz więcej, tylko trzeba żyć, żeby się tego dowiedzieć. Tak.